tym roku w Gnieździe na kominie instalacji odsieczenia spalin mamy 3 małe piskręta. Wiem, że rozpoczął się już konkurs na imiona dla piskląt. Czy wiemy, jakie propozycje wpłynęły? Tak, na pamięć nie powiem, musiałabym zerknąć, ale zapraszam na stronę Stowarzyszenia Peregrinus i tam już mamy propozycje, czyli to jest już po drugim etapie tego naszego konkursu, bo najpierw są propozycje zgłaszane przez wszystkich miłośników sokołów. Drugi etap to jest wybór najciekawszych imion przez komisję tutaj wewnętrzną. No i potem właśnie na te najciekawsze możemy głosować, czyli od dzisiaj zapraszam do głosowania. Co dzisiaj będzie się działo z sokolikami? Dzisiaj będziemy obrączkować. Przyjechał sokolnik ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół i jak zwykle nasze sokoły dostaną dwa rodzaje obrączek, obserwacyjną i ornitologiczną. Myślę, że tutaj szczegółów więcej to przekażę, takich konkretów pan Sławek Sielicki. No i dzisiaj poznamy płeć. To będzie chyba największa dla nas odkrycie, jak gdyby, tak? Bo na monitoringu tego nie wiemy, z monitoringu tego nie wiemy. W poprzednich latach Orlen umożliwiał umieszczenie nadajnika też na jednym z sokoląt. Czy w tym roku będzie podobnie? Tak, podobnie jest. Jeden pisklak dostanie. Z reguły była to samica, bo one są większe w świecie ptaków. No i zobaczymy teraz, który pisklak dostanie ten nadajnik. Tak, jest to również dzisiaj przewidziane. Panie dyrektorze, przypomnijmy może troszkę historii. Skąd w ogóle sokoły wzięły się w zakładzie produkcyjnym Orlenu? Historia dosyć długa, ponad 20 lat. Początki sięgają nawet lat 80., 90., gdzie zaobserwowano, że naturalnie sokół pojawiał się w tym rejonie. Stąd z uwagi na to, że zależało nam na wizerunku, poprawianiu wizerunku naszego i też takich konkretnych działaniach prośrodowiskowych, przyjęliśmy, że sokół ma dobre warunki, żeby się osiedlić i ta akcja cała może zakończyć się sukcesem. No i tak się stało. W 99 roku założyliśmy pierwsze 2 gniazda. W 2002 roku zostały one zasiedlone i od tego roku prawie corocznie mamy kolejne pisklęta, które się pojawiają. Od tego czasu już możemy naliczyć 64 sztuki młodych sokołów, które wędrują, wracają do środowiska, poprawiając w ten sposób, no bo grozi im poważny kryzys wyginięcia. Skoro sokoły tutaj się rozmnażają, to znaczy, że czują się dobrze. Co to znaczy dla Orlenu? No to jest jeden chyba też z znaków, że sytuacja się nam poprawia, jeżeli ptaki takie jak sokoły znajdują tu miejsce swoje i mogą żyć swobodnie, bo jak mówię od 20 lat wychowują, czyli to też jest jakby najlepszy znak stanu tego środowiska, że on jest coraz lepszy i stąd myślę, że to jest też symptom takich właśnie pozytywnych zmian. Sokół wędrowny jest gatunkiem, który prawie na całym świecie gniazduje w górach na półkach skalnych. No wiadomo, góry są troszkę wysokie i lubią wysokość. To też wynika z tego, że one polują z dużej przewagi wysokości albo z lotu, albo gdzieś wysoko siedzą i wypatrują swojej zdobyczy. Natomiast w połowie ubiegłego wieku no człowiek zaczął takie sztuczne góry stawiać u siebie w miastach, typu wieżowce, drapacze chmur, kominy, takie jak ten. No i to sokołom odpowiada, przy czym no, o ile w górach jakieś półki naturalne, skalne znajdą, o tyle na takich budowlach no, trzeba im troszkę pomóc i zamontować przynajmniej skrzynkę ze żwirem albo takie lokum jak tutaj, już takie bardziej wypasione. I sokoły to bardzo chętnie wykorzystują. A w miastach jest bardzo dobra baza pokarmowa, jest dużo ptaków, na które mogą polować. Brak wrogów naturalnych, poza człowiekiem, ale jeśli już człowiek wpuszcza sokoły do siebie, no to raczej stara się je chronić. Także sokoły się bardzo dobrze w miastach czują. Jaka będzie przyszłość tych maluchów? A to czas pokaże. Niestety pierwszy rok to 1/3, 1/4 młodych tak statystycznie przeżywa, ale to taka biologia jest. Ale dzięki obrączkom możemy potem znaleźć młode, które gdzieś tam założyły gniazdo. No sprzed 2 lat samica na przykład gniazduje w Pruszkowie pod Warszawą. Samiec też gniazdował na kominie Kawęczyna. Też w Warszawie, gdzieś jeszcze były jakieś sokoły, także co jakiś czas dzięki obrączkom udaje się je znaleźć. Jeden z sokołów został właśnie wyposażony w nadajnik, co będzie monitorowane i jak to tak wyglądało wcześniej w podróżach. Dzięki obrączkom wiemy po tym, co się z sokołami dzieje, ale tylko wyłącznie jeśli ktoś tego sokoła albo znajdzie martwego, albo obrączkę, albo czyta na żywym. Także to jest
trochę mniejsza efektywność, ale o wiele mniej, no, łatwiejsza dużo. Natomiast technika pozwala niektórym ptakom założyć takie nadajniki i logery jak ten, który dostał jeden z sokołów. I będziemy na bieżąco widzieć, gdzie lata, gdzie zimuje, gdzie poluje. I być może w przyszłości dzięki nadajnikowi uda się też znaleźć jego miejsce lęgowe. No i się znajdzie swoje gniazdo gdzieś pod kamerami, aby w miejscu, które znamy, to i bez tego by się udało. No ale sokoły czasami znajdują miejsca, o których my nic nie wiemy i dzięki nadajnikowi być może się też uda znaleźć nowe gniazdo sokoła. W Płocku rodzinka rozwija się dosyć spokojnie, ale wiele osób obserwuje gniazdo w Lublinie, gdzie rozgrywał się prawdziwy brazylijski dramat i ktoś otruł samca. Czy często się zdarza, że do takich otruć sokołów dochodzi? No niestety zdarza się. Tutaj ewidentnie w Lublinie już kilka razy było to pod kamerami widać. Znaleźliśmy martwe ptaki, które mogliśmy przebadać i potwierdzić, że one rzeczywiście były otrute. Ale niestety w kilku innych stanowiskach też nam ptaki znikają w okresie lęgowym, także to nie jest odosobniony przypadek. No trują nie tylko sokoły, trują też bieliki, inne zwierzęta. To jest taki proceder, który no ciężko komuś udowodnić, kogoś złapać za rękę. Wiemy teraz, że wrotka ma już prawdopodobnie nowego partnera. Czy często się zdarza, że sokół właśnie podmienia się w ten sposób? Czy sokoły wędrowne są, powiedzmy, w miarę stałe w uczuciach i przez wiele lat w tych samych parach gniazdują, co mieliśmy wiele przypadków takich, na przykład para warszawska, która prawie 20 lat była razem w Warszawie. Ale jeśli któryś z osobników zginie, nie ma większego problemu, bardzo szybko się ptaki podmieniają i znajduje się zastępstwo. Wrotka zniknęła na 3 dni, zaraz się pojawiła obca samica. Na razie to było nerwowe, ale po kilku dniach pewnie by się uspokoiło. Wróciła wrotka, bo tamta samica zniknęła, ale zniknął samiec. No po kilku dniach się jakieś zastępstwo znalazło i już powoli się oswaja z nową samicą. Także mamy już sporo wolnych ptaków, takich, które nie mają swoich par i dosyć szybko są te wolne miejsca zapełniane.